Witam Państwa. Przygotowałam, tak jak obiecałam, wykład o roli kobiet w ruchu syjonistycznym i potem w państwie Izrael. I będzie to taka prezentacja właśnie historyczna. I przypominam, że syjonizm to ruch narodowy, który powstał pod koniec XIX wieku i którego zadaniem było stworzenie niezależnego państwa żydowskiego. I był to ruch, który wzorował się na innych nacjonalistycznych ruchach ówczesnej Europy. Podkreślał takie cechy jak waleczność, niezależność, gotowość do poświęcenia życia, całego jestestwa na rzecz tej właśnie sprawy narodowej. Ale częścią ideologii syjonistycznej była także tak zwana negacja diaspory, to znaczy odcięcie się od Żydów diaspory, którzy biernie poddają się władzom innych narodów i bierność, która zgodnie z tym poglądem była chora, niemęska, upokarzająca, a więc przez implikację kobieca. Życie w diasporze dla ojców założycieli ruchu syjonistycznego było zbyt poświęcone sprawom przyziemnym, a w tym także nadmiernej seksualności. Więc obok takich odwiecznych poglądów i tradycji żydowskiej, która plasuje kobiety znacznie niżej niż mężczyzn, tak pod względem intelektu, jak i charakteru, więc i dodatkowym czynnikiem, który podkreślał tą drugorzędną rolę kobiet, była też sama Biblia, w której głównymi postaciami, które wpływały na kształt świata, historię narodu żydowskiego, są niemal wyłącznie mężczyźni, a drugorzędna rola kobiet jest mocno podkreślana. Więc można powiedzieć, że cała historia żydowska, jak i reszty świata zresztą, aż do epoki oświecenia, to historia mężczyzn. A syjonizm był po prostu ideologią, który był kontynuacją tego, co wówczas było uważane za naturalne i oczywiste. Dodatkowym czynnikiem, który podkreślał drugorzędną rolę kobiet, był ich analfabetyzm. Żydzi są znani jako naród księgi, ale połowa tego narodu przez tysiące lat kobiety nie umiały czytać. Nikt ich nie uczył tego i wręcz rabini zakazywali nauczania kobiet sztuki czytania i pisania. Więc w wieku XIX, wraz z emancypacją Żydów, zmieniła się także sytuacja wykształcenia kobiet. Wprowadzono przymusowe szkolnictwo, najpierw w Prusach, potem na Austro-Węgrzech, potem kiedy powstała wolna Polska w roku 1919. Ale oczywiście to przymusowe szkolnictwo prawie nigdy nie obejmowało tych bardzo, bardzo religijnych środowisk żydowskich, które miały olbrzymi wpływ. Tu już slajdy trochę przedstawię rolę kobiet w Biblii. No, zaczniemy od Adama i Ewy. Oczywiście od samego początku kobieta jest przedstawiona w świetle negatywnym, która jest winna za grzech pierworodny, dla którego rodzaj ludzki nie pozostał w raju. Druga kobieta, po prostu Sara, żona Abrahama, która zmusza go do wygnania niewolnicy Hagar z jej synem Iszmaelem. I nie jest to postać pozytywna, przecież to jest coś bardzo, bardzo okrutnego. Potem trzecia taka postać, Rebeka, która namawia swojego syna Jakuba do podstępu, żeby się podał za swojego brata Ezawa. Słynny obraz, na którym Jakub twierdzi, że jest Ezawem i ma na rękach skóry koźle i jego niewidomy ojciec Itzhak udziela mu błogosławieństwa jako synowi pierworodnemu, pomimo że jego brat bliźniak Ezaw urodził się pierwszy. W ogóle jest bardzo mało imion kobiecych w Biblii. Jest około 100 kobiecych imion w porównaniu z tysiącami imion męskich.
Więc mamy takie nazwy jak żona Manoacha, to znaczy matka Samsona. Ona nie ma imienia, tylko jest żoną człowieka, który się nazywa Manoach. Więc następne, co w Biblii jest bardzo, bardzo wypuklone, że kobieta jest właściwie towarem. Z towarem, który się kupuje. Tutaj na tych slajdach mamy scenę, kiedy Rebeka poi wielbłądy służącego Abrahama i on ją właściwie kupuje od jej ojca za bardzo dużą ilość przepięknych złotych klejnotów i pieniędzy. Druga taka scena to Jakub, który spotyka przy źródle Rachelę, która jest tak piękna, że on się zakochuje w niej od pierwszego wejrzenia, ale Jakub nie ma pieniędzy, więc musi pracować, żeby zdobyć tą Rachelę, żeby ją poślubić. Musi pracować u jej ojca 7 lat, ale co jest tu istotne, że za kobietę się po prostu płaci. Trzeba za nią zapłacić, ona jest towarem. Rola kobiety w tradycji żydowskiej nie zmieniła się wiele, jak już mówiłam. Kobiety nie były uczone, były wyłączone ze świata intelektualnego Żydów i w tych małych miasteczkach, bardzo zacofanych, bardzo tradycjonalnych, właściwie nie pełniły żadnych ról ani w życiu publicznym, ani w życiu oczywiście kongregacji żydowskiej. Więc tak reasumując, tutaj kobiety na przykład nie mają żadnych praw w sprawach rozwodowych. Każdy mężczyzna, który chce uzyskać rozwód, musi zawołać pisarza i podpisać, że tej kobiety on więcej nie chce mieć za swoją żonę i na tym to się kończy. Kobieta nie ma nic do powiedzenia w tej sprawie. Jeżeli mąż wręcza jej taki papier rozwodowy, oni są rozwiedzieni. Mężczyzn obowiązuje wedle Biblii 613 przykazań, kobiety obowiązują 3 przykazania. Jedno to jest właśnie kąpiel w mykwie, żeby się oczyścić. Drugie przykazanie to jest zapalenie świec szabatowych, a trzecie to jest wydzielenie chleba. Więc to są przykazania, które naprawdę nie mają nic wspólnego z intelektem. I na przykład głos kobiety to coś haniebnego, czego nie wolno słuchać. Kobietom nie wolno śpiewać, kobietom nie wolno się odzywać na zgromadzeniach. Kobiet nie wolno edukować, a szczególnie nie wolno ich nauczać Biblii i Talmudu. Więc kobiety są analfabetkami i ten alfabetyzm jest umocniony przez bardzo, bardzo wczesny wiek zamążpójścia. Od średniowiecza wiadomo, że wydawano te dziewczynki żydowskie za mąż w wieku 12-13 lat. Potem było to zabronione, ale to nie wpływało na sytuację, że jednak te dziewczynki w wieku 12-13 lat wydawano za mąż i wtedy nieustanne ciąże i karmienie dzieci, prowadzenie domu, oczywiście, że nie zostawiały żadnej możliwości dla tych kobiet, żeby uczyć się, żeby się rozwijać, żeby mieć jakiekolwiek dojście do jakiejkolwiek myśli intelektualnej, tak jak mieli to żydowscy chłopcy. Więc obecność kobiet w ruchu sionistycznym jako takich pełnoprawnych członkiń był to proces długi i trudny. Na pierwszym kongresie pojawiły się jako żony swoich mężów, ale już na drugim kongresie sionistycznym wywalczyły sobie najpierw prawo uczestnictwa w kongresach jako pełnoprawne delegatki, a potem zyskały prawo głosu i także prawo wyborcze, czyli możliwość zasiadania w różnych organach i komisjach. Po ustaleniu mandatu brytyjskiego w Palestynie przez lata walczyły o możliwość udziału w stworzonym przez Brytyjczyków ciele przedstawicielskim ludności żydowskiej, co ostatecznie stało się dopiero w 1926 roku. Więc opiszę ten proces, ale na razie podsumowując. Więc jeszcze raz,
Sionizm był ruchem wyzwolenia żydowskich mężczyzn z kobiecości diaspory. Ideologia sionizmu była oczywiście prezentowana i przez przywódców tego ruchu, ale także przez publicystów, poetów, pisarzy. I chciałam tutaj przedstawić punkt widzenia takich czołowych, opiniotwórczych postaci, które miały wpływ na stosunek ruchu sionistycznego do kwestii kobiecej. Chciałam tutaj pokazać kilka slajdów, które mają przedstawić stosunek ruchu sionistycznego do kobiet. Na przykład te plakaty, bo ten ruch sionistyczny właściwie był dwutorowy. Najpierw zaczęło się osadnictwo żydowskie w Eretz Israel w roku 1881 i dopiero potem powstał tak zwany ruch sionizmu politycznego, który zainicjował Theodor Herzl, zwoływując kongres sionistyczny w roku 1897. Więc to są plakaty już z Herzlem. I proszę spojrzeć na ten plakat. Nie ma tu ani jednej kobiety. Zdjęcia z osadnictwa żydowskiego w Eretz Israel, lata 80. XIX wieku. Sami mężczyźni. Proszę spojrzeć na salę. To jest pierwszy kongres sionistyczny w Bazylei, rok 1897. Na sali są tylko i wyłącznie mężczyźni. Ideologia ta była prezentowana przez przywódców ruchu sionistycznego, ale też przez publicystów, przez poetów, przez pisarzy. I chciałabym tutaj pokazać punkt widzenia takich kilku czołowych opiniotwórczych postaci, które miały wpływ na ruch sionistyczny właśnie w tej kwestii kobiecej. Więc zacznę od takiego wyjątkowo nieapetycznego dżentelmena, który się nazywał Otto Weninger, którego filozofia miała jednak duży wpływ na myślicieli wieku XX. Otto Weninger pochodził z żydowskiej rodziny, ale zmienił religię i w roku 1902 przyjął religię protestancką, a rok później, w roku 1903, popełnił samobójstwo. I Otto Weninger opublikował książkę, w której postawił tezę, że w każdym człowieku istnieje zarówno pierwiastek męski, jak i żeński, przy czym ten pierwszy utożsamia się z szlachetnością, z intelektem, natomiast ten drugi z próżnością, z seksualnością i ignorancją. I Otto Weninger dzieli też religię na tego rodzaju religię chrześcijańska. Religia chrześcijańska jest religią mężczyzn, natomiast religia żydowska jest religią kobiet. I sam Weninger, więc, który był Żydem, sam Weninger uważa kobiety za istoty tak nikczemne, że słusznie nic tak więcej nie budzi pogardy, jak mężczyzna, co się w kobietę przeistoczył. Dla niego religia żydowska to jest religią, w której właściwie udział biorą mężczyźni, którzy są kobietami. Więc to jest Weninger, ale on miał wpływ na wielu filozofów XX wieku, ale ja tutaj przechodzę już do wpływu, jakim mieli żydowscy myśliciele w tej sprawie. No, pierwszy z nich to Mendeleje Mocher Sfarim, słynny pisarz Mendeleje Mocher Sfarim, to znaczy Mendeleje, który sprzedaje książki, jego to jest pseudonim, jego prawdziwe nazwisko to Szalom Jakob Abramowicz. I on jest właściwie najstarszym z klasyków nowoczesnej literatury i w języku jidysz, i w języku hebrajskim. Bo Mendeleje na początku pisał po hebrajsku, potem biorąc pod uwagę, że jednak odbiorców dla książek w języku hebrajskim jest bardzo mało, język też nie jest dostatecznie bogaty, zaczął pisać w języku jidysz,
i uzyskał olbrzymią popularność, ale pod koniec życia wrócił do pisania w języku hebrajskim. I Mendeleev w swoich utworach posługiwał się satyrą i groteską, właśnie krytykując tą małomiasteczkową żydowską mentalność, ukazując też realia tych żydowskich miasteczek. Bohaterami jego książek byli ludzie biedni, z kłopotami, których on ukazywał w sposób tragiczno-komiczny. Jego najbardziej słynną książką, którą on napisał sam, najpierw jidysz, a potem przetłumaczył na język hebrajski, to jest książka o podróżach tak zwanego Binjamina III i jego pomocnika Sender Lhaisha, to znaczy Sender kobieta. Ci bohaterzy jego książki, zresztą wzorowani na Don Quixocie i na Sancho Panza, to mężczyźni żydowscy, symboli postaci Żyda z małego sztetla, którzy właściwie są kobietami, zacofani, niewykształceni, głupi, leniwi, tchórzliwi, uciekający od jakiejkolwiek odpowiedzialności, bojący się swoich żon. Znów najsurowsza krytyka Mendeleev to określenie Żydów diaspory jako kobiet. Drugi taki myśliciel to Max Nordau. Max Nordau, bliski przyjaciel Herzla, który uczestniczył już od samego początku w kongresach syjonistycznych. I Max Nordau pełnił funkcję przewodniczącego i wiceprzewodniczącego na tych pierwszych kongresach. I on wymyślił tak zwany muskularny judaizm. Zachęcał żydowskich mężczyzn do uprawiania sportu, do osiągnięcia wyższego poziomu moralnego przez właśnie zdobycia kondycji fizycznej. No właśnie i ta wizja sprawnego fizycznie Żyda miała zastąpić ten stereotyp słabego i upośledzonego intelektualnie i fizycznie Żyda diaspory. Sam Herzl wypracował model, który jest bardzo, bardzo dziwny. Herzl przed swoją śmiercią w roku 2002, książka ukazała się w roku 2003, napisał książkę, która się nazywa Alt-Neuland. Mówiłam o tej książce w połączeniu z powstaniem miasta Tel Aviv, bo właściwie Alt-Neuland, stara nowa ziemia, a Tel Aviv, miasto wiosny, to jest właściwie tłumaczenie na język hebrajski tego tytułu tej książki. Ale ta książka to jest wizja, jak Herzl widzi to nowo stworzone państwo żydowskie i to się opiera na postaci głównego bohatera, człowiek, który się nazywa Fryderyk, który został zawiedziony w miłości i opuszcza gdzieś tam swój kraj w Europie Centralnej i udaje się na samotną wyspę. Po drodze do tej samotnej wyspy on się zatrzymuje w Palestynie, która jest krajem, który jest biedny, zacofany, właściwie to jest pustynia. I Herzl, znaczy nie Herzl, tylko jego bohater, Fryderyk, jeszcze w Europie pomaga jakiemuś małemu chłopcu żydowskiemu z Europy Wschodniej. I po 20 latach, po tym pobycie na samotnej wyspie, ten Fryderyk wraca do Palestyny i tam znajduje kwitnący, piękny kraj i idealne społeczeństwo, które jest oparte na ideałach europejskiego liberalizmu, równouprawnieniu i pacyfizmu. Ale pomimo swojego bardzo liberalnego charakteru, ten projekt syjonistyczny, tego Alt-Neuland, można zauważyć to, że jest projektem wyłącznie męskim. W oczach Herzla jest rzeczą naturalną, że ten
chłopiec, któremu Fryderyk pomógł, ten z Europy Wschodniej, który zmężniał i wyrósł na wartościowego człowieka, a wraz z nim także inni mężczyźni, tylko oni kierują społeczeństwem na wszystkich szczeblach, podczas gdy ich żony egzystują w cieniu. I te kobiety w tej utopii Herzla mają prawo do głosu, pełne równouprawnienie, ale one z tego rezygnują z własnej woli. Z własnej woli z ich funkcją w tym społeczeństwie to jest bycie matką i prowadzenia domu dla swojego mężczyzny, ale są absolutnie, nie biorą żadnego udziału w życiu publicznym lub intelektualnym. Więc ich wkład w to syjonistyczne przedsięwzięcie polega na tym, że są piękne, szlachetne, imponujące, idealne matki, ale właściwie pomagają swoim mężczyznom wykonywać funkcje publiczne, polityczne i intelektualne. Więc Altneuland to jest odnowa żydowskiego mężczyzny, natomiast brak w niej kompletnie odnowy żydowskiej kobiety. Jeszcze na dodatek Herzl, który miał bardzo nieszczęśliwe małżeństwo, przedstawia w tej książce jakiś idealny obraz kobiety żydowskiej ze wschodniej Europy, które są piękne, wykształcone, ale uległe. W porównaniu z Żydówkami Europy Centralnej, które są materialistyczne i samolubne i nigdy nie mają na uwadze ani swoich dzieci, ani swoich mężczyzn. Więc tutaj jest bardzo dziwne jednak to podejście Herzla do tego idealnego społeczeństwa. I w tej utopii syjonistycznej nowi żydowscy mężczyźni odrodzili się na wzór nowoczesnych ideałów europejskich, znajdują w swoich żydowskich żonach doskonałych partnerów, które są jednak tymi kobietami tradycyjnymi starego i dobrego porządku, który obowiązywał w rodzinach żydowskich od tysięcy lat. Więc biorąc pod uwagę tych wszystkich przywódców ruchu syjonistycznego, tych intelektualistów, poetów, pisarzy, to właściwie jaka była pozycja kobiet, przynajmniej oficjalnie, w ruchu i w organizacjach syjonistycznych? Musimy jednak wziąć pod uwagę, w jakiej epoce odbywa się ta cała historia walki żydowskich kobiet o swoje prawa. Więc przede wszystkim mamy ruch sufrażystek, które walczą o prawo głosu dla kobiet. Przechodzę teraz do roli kobiet w ruchu syjonistycznym, ale już w samej Eretz Israel. Już jeżeli chodzi o ruch syjonistyczny, to na kongresach kobiety wywalczyły sobie prawa głosowania i prawo do uczestniczenia aktywnie w tym ruchu. Ale co się dzieje w Eretz Israel? W Eretz Israel istnieją dwie społeczności żydowskie. Jedna to jest właśnie ta ludność pierwszej alii, która przybyła z Rosji, osiedliła się na roli, kobiety, mężczyźni, ale to były rodziny. Jeszcze bardzo, bardzo zakorzenione w konserwatywnej wizji rodziny żydowskiej. Natomiast druga część Jeszuwu to było tak zwane stare osadnictwo i aszkenazyjskie, i sefaradyjskie, które żyło od setek lat z dotacji. Więc mamy tutaj skrajnie ortodoksyjną część społeczeństwa żydowskiego, a z drugiej strony mamy bardzo na początku
postępowy, a potem jeszcze bardziej postępowy, bo socjalistyczne organizacje, które w czasach drugiej Alii właściwie już wychodzą z założenia, że równouprawnienie kobiet to jest coś, co jest rzeczą naturalną. Więc mamy takie dwie społeczności, które są mniej więcej tej samej wielkości. I tutaj muszę zrobić małą dygresję i omówić sytuację polityczną w Eretz Israel. Bo w chwili, kiedy w czasach pierwszej i drugiej Alii, to jest rok 1881, rok 1903 do 1914, Palestyną rządzi Imperium Otomańskie. To się zmienia dopiero w roku 1917. Przede wszystkim rząd brytyjski publikuje tak zwaną deklarację Balfoura. Balfour jest ministrem spraw zagranicznych Wielkiej Brytanii i Balfour, to nie jest deklaracja, to jest list, który on pisze do lorda Rothschilda jako przewodniczącego Kongregacji Żydowskiej Wielkiej Brytanii i w którym zawiadamia go, że rząd brytyjski będzie popierał stworzenie siedziby narodowej dla Żydów w Palestynie. No to jest jednak pierwsza bardzo ważna deklaracja Wielkiego Mocarstwa opublikowana i to jest pierwszy krok ku państwowości właściwie. Ale potem, miesiąc później, faktycznie Wielka Brytania zdobywa Jerozolimę. Tutaj jest słynne zdjęcie generała Allenby, który wkracza do Jerozolimy na piechotę, dlatego że mówi, że tego miasta się nie zdobywa. On wchodzi tam jako pokorny człowiek, nie na koniu. Tutaj mamy z boku, widać też żydowskich żołnierzy, którzy walczyli w armii brytyjskiej, właściwie właśnie przeciwko Turkom. I społeczeństwo żydowskie wychodziło z założenia, że ponieważ tak przyczynili się do zwycięstwa Brytyjczyków, bo też powstały organizacje, które przekazywały informacje, więc że Brytyjczycy przede wszystkim oparcie na deklaracji Balfoura, ale też biorąc pod uwagę zasługi tych żołnierzy żydowskich, którzy walczyli tam razem z wojskami brytyjskimi w Eretz Israel, że Brytyjczycy pozwolą im działać samodzielnie i faktycznie zapada postanowienie, żeby ludność żydowska w Eretz Israel wybrała tak zwany, no można to dzisiaj nazwać parlament, żeby wybrała swoich przedstawicieli, którzy będą ich reprezentowali wobec władz brytyjskich. I tutaj zaczyna się wielki problem, dlatego że, jak już powiedziałam, ponieważ ludność żydowska jest w połowie, to jest ta ludność bardzo ortodoksyjna, ten stary Jeszów, i to jest 50% społeczeństwa żydowskiego. Druga część to są właśnie ci bardziej postępowi Żydzi, którzy przybyli z Europy, którzy zakładają wsie, kibuce, miasta, ale oni nadal stanowią tylko 50% ludności. I w chwili, kiedy zarządza się wybory do tego parlamentu, który będzie reprezentował społeczność żydowską wobec Brytyjczyków, okazuje się, że ta ortodoksyjna część absolutnie nie zgadza się na nadanie praw wyborczych kobietom. To społeczeństwo ortodoksyjne było przeciwne nadaniu praw głosu kobiet, ponieważ widzieli w tym symbol zniszczenia podstawowych wartości, którymi to społeczeństwo żyło. Właściwie mniej skrajni religijni Żydzi nie chcieli kłótni z ruchem ortodoksyjnym. Nawet te partie robotnicze i socjalistyczne, które wspomniałam, tak zwana druga i trzecia Alija,
nie była gotowa walczyć o prawa kobiet i tym samym ryzykować odmowę udziału ultraortodoksów w wyborach. Bo mogło to doprowadzić do tego, że Brytyjczycy odmówiliby uznania wybranych posłów jako organ przedstawicielski całej społeczności żydowskiej w Eretz Israel. I w tej sytuacji, z powodu frustracji, rozczarowania, właśnie w świetle ich wkładu w te przedsięwzięcia sojonistyczne, kilka grup kobiet, wszystkich możliwych partii politycznych, stworzyło Stowarzyszenie Kobiet Hebrajskich na rzecz Równych Praw. I rozpoczęła się walka o prawa wyborcze dla kobiet w Palestynie. I te wybory z powodu właśnie tego przyznania kobietom praw wyborczych odraczano i odkładano od roku 1918 do roku 1925. Bo odbywały się demonstracje, konfrontacje, radzono się wszystkich rabinów, nawet takich, którzy uważano za postępowych. Każdy z nich dawał odpowiedź, że Tora zakazuje publicznej roli dla kobiet i nawet te środowiska ultrareligijne naciskały, że przeprowadzić referendum w tej sprawie bez udziału kobiet. Ostatecznie to referendum zostało odwołane i w wyborach do Zgromadzenia Narodowego, które odbyły się w roku 1925, kobiety już uczestniczyły, które się zjednoczyły, więc uczestniczyły zarówno jako wyborcy, jako i z możliwością być wybranym na różne funkcje. Także kobiety religijne należały do tego ruchu. Więc oficjalnie walka o przyznanie prawa wyborczego kobietom i szuwu zakończyła się zwycięstwem, mimo że w tych głosowaniach nie brali udziału właśnie te kręgi ultraortodoksyjne. Ale właściwie to już nie miało znaczenia, dlatego że w latach 20. napłynęło z Europy, przede wszystkim z Polski, tyle ludzi, którzy już byli w procesie akulturowania, którzy byli wykształceni, dla których było nie do pomyślenia, że w całym tym przedsięwzięciu syjonistycznym, które jest modernistyczne, żeby w chwili, kiedy kobiety na całym świecie otrzymały prawo głosu, więc nie ma to żadnego sensu, żeby kobiety w tak nowej ideologii syjonistycznej, nowej, liberalnej, socjalistycznej, żeby one tego prawa do głosu nie miały, więc bardzo dużo wiatru w żagle tym kobietom oczywiście nadały te wszystkie kraje, które przyznały kobietom po I wojnie światowej, przyznały kobietom prawo głosu. Więc trzeba też wziąć pod uwagę, że to zwycięstwo kobiet o prawo do głosu wynikało nie tylko z tego, że one się zjednoczyły właśnie bez względu na ich przynależność do partii religijnych, ale też, że jednak kobiety w Eretz Israel należały do elity tego nowego osadnictwa. Ich praca zawodowa jako przedszkolanki, nauczycielki, pisarki, poetki, dziennikarki postawiła je na szczycie drabiny społecznej. Powodem tego nie było tylko to, że były wykształcone, ale to, że te zawody przyczyniły się do codziennej budowy syjonistycznej agendy. Kobiety czynnie, jako przedszkolanki, jako nauczycielki, przyczyniły się do odrodzenia języka hebrajskiego. Właśnie wielu myślicieli mówiło, że człowiek może się nauczyć obcego języka poprzez 10 lat, i nigdy nie będzie mówił dobrze. Natomiast w przedszkolu w ciągu 2-3 lat
dziecko od razu uczy się tego języka jako języka ojczystego. Więc przedszkole hebrajskie zyskało olbrzymie znaczenie w procesie przekształcenia właśnie tego hebrajskiego w język mówiony. Pierwsze przedszkole hebrajskie w Eretz Israel zostało założone już w 1898 roku. I tutaj jest Esther Shapira, która była pierwszą przedszkolanką. I jak widzicie, przedszkole jest mieszane. Są dziewczynki i chłopcy, więc nie ma tutaj tego tradycyjnego podziału, że chłopcy idą do hederu, a dziewczynki, jeżeli są uczone, to są uczone w domu, albo może, że chodzą do szkoły żeńskiej. Nie, przedszkole w Eretz Israel od samego początku, tak jak i szkoły, były mieszane. No i teraz przechodzimy do kwestii, jaka była rola kobiet w ruchu syjonistycznym. To już omówiliśmy na samych jego początkach, ale jaka była ta rola kobiet w współczesnym państwie Izrael? Więc wychodząc z założenia, że jednak okres międzywojnia do stworzenia państwa kształtował społeczeństwo izraelskie, więc pokazuje tutaj, że właściwie to społeczeństwo jednak było społeczeństwem opartym na męskości, na waleczności. To jest pionier, już to tutaj wysoki, młody mężczyzna, który walczy. Kobiety nie walczyły. Pierwszym męczennikiem i wzorcem do naśladowania to był Józef Trumpeldor, który poległ w roku 1920 w obronie miejscowości Tel Hai. I to jest słynny pomnik, który go upamiętnia. I to jest lew, nie lwica. Inny wyraz tego, jak bardzo znaczący dla tego syjonizmu już w samej Eretz Israel był mężczyzna. To jest słynna rzeźba myśliwego Nimroda, postać biblijna, nie żydowska, ale proszę zobaczyć, to jest już rok 1938, jest tutaj młody, nagi mężczyzna, który ma na ramieniu sokoła. To nie jest kobieta. I tutaj pokazuje te oddziały, które powstały jeszcze podczas II wojny światowej, potem zeszły do podziemia, które właściwie walczyły w wojnie o niepodległość. Tutaj brygada Jiszuwu w wojsku brytyjskim, proszę zauważyć, ta jednostka, która walczy, to są tylko i wyłącznie mężczyźni. Były kobiety w wojsku brytyjskim, kobiety żydowskie, i były kobiety w Palmachu, ale nigdy nie walczyły na pierwszej linii frontu. I tutaj też trochę właśnie takiej dygresji pokazać, jaka jest sytuacja w Eretz Israel. Więc Brytyjczycy w roku 1939 opublikowali tak zwaną Białą Księgę, który ograniczał aliję żydowską do 75 tysięcy przez 5 lat i zakaz sprzedaży ziemi Żydom. Dlaczego tak nagły zwrot od tej deklaracji Balfoura, od popierania stworzenia siedziby narodowej dla Żydów? No po prostu Brytyjczycy zdają sobie sprawę, że wybuchnie wojna z Hitlerem i czego by nie zrobili, Żydzi będą ich popierać. Natomiast ludność arabska i w Palestynie, i w innych krajach arabskich, to nie jest coś, co jest samo przez się zrozumiałe, że będą popierać Brytyjczyków. Więc to ograniczenie alii, właściwie odejście od popierania ideologii sionistycznej, to jest taki krok w stronę krajów arabskich. I on jest bardzo skuteczny, bo kraje arabskie faktycznie podczas wojny, żaden z nich nie zawiera paktu z Hitlerem. Więc jak Jeszów reaguje na te ograniczenia? Jeszów po prostu z końcem wojny
tworzy tak zwaną aliję bet, nielegalną aliję, która polega na tym, że Żydzi, którzy ocaleli z Holokaustu, kupuje się statki, na których oni się przemieszczają. Te statki, marynarka brytyjska, większość tych statków przechwytuje i zawraca tych ludzi do obozów przejściowych w Europie i tworzą też obóz na Cyprze. Ale część tych ludzi jednak się przedostaje, bo tutaj właśnie bojownicy Palmachu i ci, którzy byli w brygadzie brytyjskiej, znaczy podziemie żydowskie, organizuje przerzut tych ludzi właśnie z tych, które statki takie dobijają prawie do brzegu w nocy i ci ludzie są ostatnie kilkanaście metrów już w wodzie, wydostają się na brzeg i ci bojownicy Palmachu im w tym pomagają. I dowódca Palmachu, Itzhak Sadeh, pisze taki wzruszający poemat, taka sytuacja, że stoi przede mną moja siostra, znaczy kobieta, która właśnie zeszła z takiego statku, brudna, rozczochrana, stopy są bose, głowa opuszczona, stoi łka. I tutaj ona szlocha i mówi: przyjacielu, czy zasługują na to, aby młodzi, zdrowi ludzie ryzykowali dla mnie swoje życie? Nie ma dla mnie miejsca na świecie, nie powinnam żyć. I tutaj on pisze, że niegodziwcy wykorzystywali ją, sprawili, że stała się bezpłodna, a ona szlocha. Więc dla niego ona jest siostrą. Obejmują siostrę za ramiona i mówią do niej: masz miejsce na świecie, moja siostro, miejsce wyjątkowe i szczególne. Jest ono tutaj, w naszym kraju. No i to jest bardzo wzruszające i piękne. I to zostaje opublikowane w takiej gazetce Palmachu. Ale jaki jest przekaz? Że ta diaspora jest kobieca, że jest brudna, że jest kompletnie bezpłodna, że jedynym rozwiązaniem to jest, żeby ta diaspora stała się częścią tego mocnego męskiego społeczeństwa w Eretz Israel. Więc znowu ten stereotyp, że diaspora to jest kobieta, że kobieta to jest coś bezsilnego, to jest coś, które stoi na granicy nierządu. To jest ten sam przekaz, który mieli ojcowie syjonizmu gdzieś tam w XIX wieku. No i tutaj znowu już jesteśmy w deklaracji niepodległości, bardzo uroczysta, bo Brytyjczycy opuszczają Palestynę, oddają swój mandat i 15 maja i dlatego w piątek przed wejściem szabatu Ben-Gurion jako przywódca Iszuwu ogłasza deklarację niepodległości i o stworzeniu państwa żydowskiego o nazwie Izrael. Proszę zobaczyć, tutaj nie ma ani jednej kobiety, a pod deklaracją niepodległości, która ma swoją własną historię, część tych podpisów została złożona o wiele później, ponieważ część ludzi była odciętej w owym czasie, w maju 1948 roku była w Jerozolimie, ale na tej deklaracji są tylko dwa podpisy kobiet. Więc pomimo, że możemy się chwalić, prawda, że w odróżnieniu od innych krajów przez długie, długie, długie lata, kiedy nie było oprócz chyba Indiry Neru, to tylko w Izraelu właśnie kobieta była premierem, więc mamy Goldę Meir, ale tak na dobrą sprawę to ta sytuacja kobiet wyglądała jednak tak. W kibucach czym się zajmowały kobiety? Prały, gotowały, opiekowały się dziećmi,
nie stanowiły bardzo mały procent w przywództwie Iszuwu, w partiach politycznych, więc nawet przez tą postępową, te postępowe odłamy partii sionistycznych, które były socjalistyczne, nawet komunistyczne, kobiety zostały zepchnięte jednak na margines ze swoich takich tradycyjnych funkcji. Bo proszę, to jest kobieta w Palmachu, słynne zdjęcie, ale ta dziewczyna, no, jest z nią bardzo wiele wywiadów, była bardzo piękna, ona nigdy nie uczestniczyła w walkach. To są kobiety Iszuwu w Wojsku Brytyjskim, w Palmachu, tak samo. Nie brały udziału w walkach. Na samym początku próbowano wcielić kobiety do tych potyczek z ludnością arabską podczas wojny o niepodległość, ale te, które wpadły do niewoli, napastwiono się z nimi w taki sposób, że już wtedy zapadła decyzja, że kobiety nie będą nigdy brały udziału w pierwszej linii frontu i to jest właściwie ta zasada z pewnymi wyjątkami obowiązuje do dziś dnia. Więc kim są bohaterowie tej wojny o niepodległość? Są nimi mężczyźni. Tu jest przepiękne zdjęcie przede wszystkim Itzhaka Rabina, który był jednym z dowódców Palmachu podczas wojny wyzwoleńczej. I obok tego zdjęcie też pięknego młodego człowieka, Haim Guri, poeta, który walczył, poeta, który napisał taką słynną pieśń, do dziś śpiewaną, pieśń o przyjaźni męskiej, o przyjaźni, o tęsknocie tych mężczyzn do tych swoich poległych towarzyszy. Więc ten etos sionistyczny młodego państwa Izrael jest etosem męskim. Jakie kobiety są pokazane jako tak zwane role model? Sara Aaronson, która była uczestniczką właśnie takiej tajnej organizacji szpiegowskiej NILI, która powstała w roku 1916. Poetka Rachel, która była właśnie przepiękną, pisała przepiękną poezję w odróżnieniu od Bielika i Czerkowskiego, pisała to w wymowie sefaradyjskiej, dlatego była wyjątkowo popularna. No i trzecia to jest Hanna Senesz, spadochroniarka, która została zrzucona w 1944 roku na Węgrzech i tam została rozstrzelana przez faszystów węgierskich. No i jeszcze inna, taka Netiwa Ben Yehuda, zwana Żółtą Diablicą, która na początku właśnie wojny o niepodległość uczestniczyła w walkach, a potem razem z innymi kobietami została wycofana z frontu. Ale proszę zauważyć, jakie kobiety są tym wzorcem do naśladowania. Kobiety młode, które nie posiadają dzieci, które nie mają tej wewnętrznej rozterki, czy zająć się właśnie sprawami publicznymi, poświęceniem życia, czy jednak zająć się dziećmi, rodziną, mężem. I właśnie dlatego takie kobiety, które są, nie mają rodziny, nie mają dzieci, które poświęciły swoje życie, one są tymi bohaterkami narodowymi. I izraelskie żołnierki, oczywiście w Izraelu obowiązuje obowiązkowa służba wojskowa dla kobiet od samego początku. No i widzicie piękne, zgrabne dziewczyny, tutaj akurat z karabinem Uzi, ale jak już powiedziałam, właściwie to ich służba wojskowa wygląda tak. W większości jest to praca w usługach, praca, gdzie się robi kawę dla dowódcy, gdzie się wypełnia różne formularze. W większości wypadków po prostu to jest tak żmudne i tak nieinteresujące. I to jest wielka szkoda,
że kobiety inteligentne, wykształcone nie są, są tak marnowane w tym wojsku izraelskim jako urzędniczki. Tak, no, no. I co by nie było, one są żołnierzami drugiego sortu. Pierwszy sort to są tylko mężczyźni, bo mężczyźni walczą. I tutaj mamy jednak przełom, ale proszę zobaczyć. Przełom, który następuje w roku 1993. Alice Miller, tutaj na tym zdjęciu, to jest młoda dziewczyna, która chciała być kandydatką do kursu pilotów izraelskich, ale lotnictwo izraelskie nie przyjmowało kobiet w ogóle, ani na ten kurs, i w ogóle nie było do pomyślenia, żeby kobiety były pilotkami, szczególnie jako pilotki bojowe. I tutaj mamy Ezer Weitzman, to jest twórca lotnictwa izraelskiego. Ezer służył w RAF, tutaj go widzimy w wojsku, był zastępcą rabina podczas wojny sześciodniowej. I w roku 93 Ezer, który słynął z bardzo ciętego języka, był prezydentem Izraela. I ta Alice Miller, która zresztą miała uprawnienie jako pilotka, bo ona wyemigrowała do Izraela z południowej Afryki i tam zrobiła licencję pilota. I ona, wojsko odrzuciło jej prośbę, żeby ją wcielić do tego kursu dla pilotów, i ona się zwróciła do Weizmana jako do prezydenta i twórcy sił lotniczych Izraela. A Ezer jej odpowiedział, i tutaj moje tłumaczenie, ale posłuchaj, dziewczynko, używał takiego Mejdale, to jest w jidysz, mała dziewczynka. Czy widziałaś kiedyś mężczyznę robiącego na drutach skarpetki? Czy kiedykolwiek widziałaś kobietę chirurga lub dyrygenta orkiestry? Kobiety nie są w stanie wytrzymać nacisku wymaganego od pilotów myśliwców. Więc Alice Miller nie zrezygnowała z tego swojego, jakby to powiedzieć, marzenia i podała po prostu wojsko izraelskie, złożyła pozew do Sądu Najwyższego i wygrała. Wygrała i lotnictwo, i wszystkie inne jednostki bojowe w wojsku izraelskim. To był proces, nie z dnia na dzień, ale pierwsze to było właśnie ten kurs dla pilotek. I kobiety mogły odtąd ubiegać się o wcielenie do tego kursu dla pilotów. I tu są pierwsze pilotki bojowe. Zaznaczam tutaj, że to jest ta druga, nie widać ich, prawda, bo póki są, służą czynnie w wojsku, nie można pokazać twarzy pilotów wojskowych, ale jedna z tych dziewczyn to jest Roni Zuckerman, znaczy wnuczka Antka Zuckermana i Cywil Betkin, którzy brali czynny udział w powstaniu getta warszawskiego. Tutaj pokazuję kobiety, które już uczestniczą w jednostkach polowych. Częściowo te jednostki są przemieszane, ale tutaj po prostu widać te kobiety na ćwiczeniach. No i pokazuję tutaj rząd Izraela, ostatni rząd, w którym jest 25 ministrów. Jest jednak 9 kobiet na pozycjach ministerialnych, więc jednak jest trochę lepiej, ale jednak symbolem Izraela to jest ten mały srulik. Jak widzicie, to jest chłopczyk, i ten sabra, cabar, to jest jednak symbol tej izraelskiej męskości. Dziękuję.